że na sali rozpraw, matko, pozostają. A pan? Kim jest? Człowiekiem. Jako publiczność? Człowiekiem jestem. Jako publiczność jesteś, czy jako kto? Przedstawiciel narodu. Tak. Zgadza się, ja to potwierdzam. To są przedstawiciele narodu. Uczestniczący w tym całym organie. Tak. Jak działa właśnie Sąd Okręgowy w Lublinie? Przedstawiciele narodu. I pozostają na sali w charakterze publiczności. Dalej. Na sali pozostają na to Szczepan Krzewicki. Pana też pisze, tak? Tak, oczywiście. Dane są z poprzedniej rozprawy, prawda? Pan Sienkowski. Mirosław, tak. I Mirosław Sienkowski. Tak. Zapomniałam po prostu, przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. No, to jest hurtem. Jako przedstawiciela. Tu napisałem to. Wnosząc o pozwolenie na skorzystamy nagrywanie przebiegu rozprawy. Na mocy artykułu 357, paragraf 1, KPK zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie przebiegu rozprawy, to jest jej obrazu i dźwięku. Mam pytanie, czy to jest zaufanie? Co to oznacza, proszę pana? Pan nagrywać nie może, bo pan nie jest stroną ani przedstawicielem środków masowego przekazu. Nie może mi pani zabrać takiego prawa, które jest niebywałe. Nie jest pan stroną. Może pan być na rozprawie i może pan na tej rozprawie przebywać, ale natomiast nie ma pan prawa głosu, bo nie jest pan stroną tego postępowania. Proszę panią, to ja bym decydował za swój głos. Nie ma pani prawa, żeby mi decydować o moim głosie, to jest mój. Napiszmy w takim razie. W tym miejscu mężczyzna, który nie chce się przedstawić. Nie, ja się przedstawiłem, proszę panią. Miałem Krzysztof Wiedzor. Oświadcza, że to nie jest prawdą, co pani ma prawo nagrywać i brać udział w rozprawie. Nadto przecież przedstawił się jako jako przedstawiciel osoby Kmiołek Krzysztof Wiedzor. Takiego zaufania, które zostało założone przy moim urodzeniu. Krzysztof Kmiołek. Nie, pani tutaj takich nie było, tylko jeden słowa. Nie ma żadnego Krzysztofa. Jako przedstawiciel osoby. Jako przedstawiciel osoby Krzysztof Kmiołek Wiesław. Tak pan powiedział. Tak? Kmiołek Krzysztof. Nie. Kmiołek Krzysztof Wiesław. Nie. Niech pani dokładnie zapisze. Kmiołek Krzysztof Wiesław. No, nie zgodnie z rejestrami. Zgodnie z rejestrami. Zgodnie z rejestrami. Tak mamy napisane. Dobrze, może pan usiąść? Nie. Pan nie ma prawa nagrywać, napiszmy przewodniczący. Pan może nie ma prawa nagrywać, ale człowiek ma. Ma takie prawo. Nie możemy pani zabrać człowiekowi jakiegokolwiek prawa niezbywalnego. Proszę pana, w momencie, kiedy pan zakłóca rozprawę, a to się w tej chwili dzieje, może pan być usunięty z rozprawy. Nie zakłócam sprawy, no. Więc ja pana proszę w tej chwili, żeby pan usiadł, nie nagrywał i może pan w tej rozprawie uczestniczyć jako publiczność. Proszę panią, nie mogę pani. Pan mówi do sądu, nie do pani. Proszę przedstawić legitymację urzędnika. Dobrze, napiszmy przewodniczący. Proszę się nie wstydzić. Moje dane osobowe są tutaj. Ale i są na wokandzie nie ma żadnych, nie ma żadnego rejestru, który by mógł udowodnić, że taka osoba istnieje. Ja też mam taki emblemat. Mężczyzna nie ma prawa nagrywania bez pozwolenia sądu. Mężczyzna może jakiś nie ma, ale akurat ja mam. Czy ja przeszkadzam w przebiegu? Proszę potwierdzenia. Nie widać. Proszę pana, proszę opuścić.
salę rozpraw. Dlaczego? Bo pan zakłóca przebieg tej rozprawy. Nie no, potwierdzić chciałem. Podczas gdy trzej pozostali panowie jako publiczność siedzą, to pan nam zakłóca i nie możemy rozpocząć tej rozprawy. Proszę panią, ja mam też taką emblematkę, takie tutaj, wie pani... Nie wiem. Nie wie pani. Nie wiem, bo prosiłam parokrotnie o przedstawienie się i pan tego nie uczynił. Ani się pan nie wylegitymował, kurczę, mam... tak jak panowie, którzy przed chwilą się legitymowali. Proszę, tego spokojnie. Ja bym radził zapadowałować tę prawdę, ponieważ nigdy żadne powieści nie wylegitymowało żadnej osoby. Przedstawiciel osoby fizycznej, przepraszam, pomyliłem się. Płatny przedstawiciel osoby fizycznej. Jako płatny przedstawiciel osoby fizycznej. Pan jest adwokatem? Radcą prawnym? Przedstawicielem obwinionego, czy nie? Proszę panią, jestem zainteresowany w biznesie. I oświadczenie, jest zainteresowany w biznesie? Tak, domniemuję, że tutaj się po prostu handluje danymi osobowymi. I chciałem właśnie... Proszę. Dlaczego? Bo pan przeszkadza do sprawy. Ale nie, pytała się mnie pani. Nie zgadzam się, proszę panią. Ale wykorzystywane są. Proszę opuścić salę. Wykorzystywane są te moje dane osobowe. Proszę opuścić. Panowie, bardzo proszę o wyprowadzenie pana, który zakłóca. Nie zgadzam się. A na to proszę o poczekanie na zewnątrz. Ale może niech pani sprecyzuje, w jaki sposób zakłóca. Zobaczcie, czy w tej stanie. Ja proszę pana, proszę opuścić salę rozpraw. Nie, ale powiem pani. Ale sąd jako budynek nie jest w stanie wykonać żadnego rozkazu, wydać żadnego rozkazu. Ta pani tutaj przedstawia się fałszywymi danymi, którymi nie występuje żadnych rejestrach. Takie dane nie istnieją w żadnym. Tutaj prosimy o wylegitymowanie tego człowieka, ponieważ nie chce się wylegitymować. Przedstawia się jako sędzia. Pan zakłóca porządek, zaraz pan również opuści tę salę. Panowie, zaraz pan również opuści tę salę. Jeżeli ja opuszczę tę salę, to opuszczę wtedy, kiedy będę jak chciał. Nie, proszę. Ponieważ jeżeli człowiek, który podszywa się pod jakiegoś sędzię, to on powinien być wylegitymowany, ponieważ jedynym dokumentem na terenie Republiki Polskiej jest dokument opisy do wylegitymowania. Nie da na polecenie, aby pan opuścił salę. Jeśli mamy opuścić salę, to sprawa zostaje zamknięta. Proszę zaprotokołować. Wie, że pan nie ma do tego prawa. Nie ma proszę tego opuścić salę. Proszę panią, do widzenia panu. Ja się na to nie zgadzam. Do widzenia panu. I tak się nie zgadzam. Zobaczymy, co pan proponuje powiedzieć, jak wiele fałszerstw tutaj zostanie zaprotokołowanych. Otwieram przewód sądowy. Wyrok zapadł przed sądem rejonowym w Tarnowskiej Góra 10 lipca 2023 roku. Krzysztof Kmiołek został uznany za winnego dwóch wykroczeń polegających na tym, iż w Świerklęcu przy ulicy Tarnogórskiej 11 marca 2023 roku około godziny 00:23 poruszając się samochodem Renault Megane o numerze STA 15903 wyjeżdżając ze stacji paliw Krab nie zastosował się do znaku B2 zakaz wjazdu oraz polegającego na tym, iż w Świerklęcu przy ulicy Tarnogórskiej 11 marca 2023 roku około godziny 00:30 podczas kontroli drogowej wbrew obowiązkowi nie udzielił umundurowanemu funkcjonariuszowi policji dokumentu tożsamości oraz wiadomości co do tożsamości własnej. To jest za winnego dwóch wykroczeń z artykułu 92 paragraf 1 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń i za to na mocy artykułu 65 paragraf 1 i 2 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 9 paragraf 2 kodeksu wykroczeń wymierzył mu karę grzywny w kwocie 500 zł. A na to zasądził stosowne koszty postępowania od obwinionego. Apelację od tego wyroku złożył osobistą obwiniony, zaskarżając wyrok w całości, stwierdzając, że w wyroku tym zawarte są fałszywe stwierdzenia. Nie zgodził się z tym wyrokiem, z ustaleniami faktycznymi,
zdaniem obwinionego nie wykazano za pomocą zgromadzonych dowodów legalności. Zwrócił się również o informację w trybie informacji publicznej w zakresie wykazania dowodów, które by potwierdziły stawiane mu zarzuty. Apelacji wzywał do wykazania legalności działania prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Przywołał przepisy konstytucji i wniósł sprzeciw, nazwany sprzeciwem lub apelacją, pod warunkiem wykazania, jak pisze, ponad wszelką wątpliwość, że przepisy prawa są powszechnie obowiązujące, te, na które powołuje się państwo. Tutaj są dane protokolantki, zgodnie z racją stanu, polskim interesem narodowym, w imię legalnie działających organów Rzeczypospolitej Polskiej. Innych wniosków dowodowych nie było. W niniejszym postępowaniu. Zatem sąd zamyka przewód sądowy. Zamykamy przewód sądowy. Będzie za chwilę ogłoszony wyrok. Proszę o poczekanie na chwilę. Co? Nie chcę cię bliżej puścić. No. Jeszcze nie wypracowałem patrzenia przed chwilą. Albo tak. Czy oni cię chcieli wylegitymować? Co? Czy chcieli cię wylegitymować, policjanci? Co? Policjanci próbowali wylegitymować? Próbowali mnie. Ale nie mają podstawy ku temu, bo żadnego oskarżenia w stosunku do ciebie nie było, więc. Okej, okej. Dobrze. Panie Jezu, sytuacja wygląda tak. Pan Sienkowski w dniu dzisiejszym uda się na komisariat pierwszy policji w Gliwicach. Pan będzie wezwany w normalnym trybie jako świadek. Znaczy my razem pojedziemy. A dzisiaj pan Sienkowski, ja pana tylko proszę jeszcze o... Proszę nie zamykać tych drzwi, niech pan nie ogranicza po prostu publiczności do widoczności. Nie może pan maskować przestępstw. Panie funkcjonariuszu, zwracam panu kulturalnie po raz któryś uwagę. Proszę zachowywać się z etyką zawodową funkcjonariusza policji i z ustawą z 1990 roku o ustawę o policji. Bardzo pana proszę. To, co pan chciał zrobić po prostu, to jest bardzo nieetyczne i niepotrzebne. Bardzo zwracać uwagę na to, co pan robi. Bardzo proszę zwracać uwagę. Z mojej strony prośba uda się na komisariusze. Sądy międzynarodowe wydały wyroki mówiące jasno, że firma pisane dużymi drukowanymi literami nie może pana, czy to jest normalne? Tylko i wyłącznie instytucja państwowa. Czy to jest normalne? Pisane dużej, reszta małej. Tak to wygląda. To jest nawet niezgodne z ustawą o języku polskim. Proszę zwrócić, proszę zareagować, ale proszę zareagować. W języku polskim nie wolno ustawić znaku. Panie ochroniarzu, legitymacja powinna być czytelna. Jeżeli pan jest, ten pan funkcjonariusz był prawdopodobnie funkcjonariuszem policji. No, ochrony. Nie wiem, wie pani co, my naprawdę już mamy pewne obawy, gdzie my jesteśmy, bo tutaj... Naprawdę. My szanujemy państwa pracę, wszystko, ale... Do czego ci panowie są? Nie wiem, kim pan jest. Pan słyszał moje dalsze... Czy panowie już na dzień dzisiejszy... Nie, nie, czekamy na wyrok. Nie zostaw policjantów, już zostaw. Zostawię. Już. My się zajmiemy górą, a ich zostawię. Jeszcze jest wyrok, niech pani zaczeka chwilkę. Spokojnie. Tutaj nikt nie będzie... Jedna rzecz jest zadziwiająca, powiem wam, jest jedna rzecz. W zeszłym tygodniu na rozmowie był prezes sądu rejonowego, co prawda, w Będzinie. Zauważyłem, z jaką pogardą odnosi się w rozmowie prywatnej do was, funkcjonariuszy, którzy wykonujecie polecenia tych sędziów. Czy wy to w ogóle zdajecie sobie sprawę, że takiego ma miejsce? To jest...
chciałbym do prostu wasze dobre, żebyście do końca kogo polecenia wy wykonujecie. W rozmowach prywatnych z Pogardą i nie zmyślam tego. W rozmowach prywatnych z taką Pogardą odnosi się do waszej pracy i do waszych funkcji. No to to jest dla mnie jest całość obraz, w jakim wariactwie my uczestniczymy. Panie funkcjonariusz, po prostu my tylko podkreślamy, że w Polsce popełniono bardzo wiele przestępstw i to przede wszystkim wasi przełożeni, więc dlatego jesteście spostrzegani po prostu bardzo niepozytywnie jako formacja, więc dlatego chcemy to naprawić i wszystkie przestępstwa, które dzisiaj, to co zostało tutaj dokonane, czyli kradzież telefonu, pobicie mojej osoby. No wie pani co, ten człowiek przyznał się, mamy to nagrane, ukradł ten oddalił się, wie pani co. Z mojej strony zostanie przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ja bym prosił pana imię, nazwisko zgodnie. Marian Pyka. Panie Marianie, czy ma pan brosu, czy ten gaz jest zgodnie z przepisami? Czy pan Marian Pyka ma prawo wnosić gaz? To jest grupa interwencyjna, czy to jest ochrona? Jaką rolę pełnią ci panowie tutaj, że wnoszą gaz do sądu? Zgodnie z... pracownicy kwalifikowani mają... Dlatego pytam pana... Jest to wyposażenie jednym z elementów środków transportu. Czyli jest pan pracownikiem kwalifikowanym. Gdzie pan ma legitymację? Bardzo proszę, żeby ona była... Ma być widoczna. Proszę pana, widoczna będzie wtedy, kiedy będę przyjechał. W stosunku do pana czynności. Pan się wylegitymuje. Nie miałem tylko legitymację. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Popatrzcie, w sądzie... Chłonąć wiedzę, nie? Bo ma dzieci, ma... Ma te Ingermany, proszę państwa, ten pan prawdopodobnie, to jest były funkcjonariusz policji, ale to jeszcze ustalimy, ale prawdopodobnie jest to były funkcjonariusz policji. Tak. Proszę bardzo, naturalnie. Panowie, ja tylko oficjalnie pytam, czy panów czterech tutaj obecnych, czy mogę publikować po prostu twarze? Możemy. Okay. Czy możemy publikować twarz w tej sprawie? Oczywiście dla wspólnego dobra. Dla wspólnego dobra. Tak, możemy. Dziękuję serdecznie. Tych panów nie pytam, bo oni są w pracy. Ale my tak działamy, wbrew pozorom, to my działamy też dla ich dobra, naprawdę. Dla wszystkich, no też to. Jeszcze. Ja ich zgadzam, że to jest ja rozumiem. Jeśli wyjdzie, ale możemy jeszcze kilka zmienić? No to potrzebuję. Super. Będę wiesz. A nie, bo to też funkcjonariusze pokazują, że jednak chcą dbać o ten naród, nie? O te swoje dzieci i o to wszystko. Krzysztof, przejąłem wyzwanie tych dokumentów. Jestem prawomocny. Jeśli będzie pan przeszkadzał przy ogłaszaniu wyroku w uzasadnianiu, zostanie pan usunięty. Proszę wstać. Będzie ogłoszony wyrok. Dlaczego? W momencie, kiedy panowie wszyscy siedzą, to jest obraza sądu. Proszę wstać. Ale jeśli przy ogłaszaniu wyroku stoją wszyscy. Proszę wstać. Proszę mówię po raz ostatni. Panowie zostaną usunięci. Proponuję jako naród. Pokażmy kulturę. Jako naród. My jako naród jesteśmy w porządku. Prosimy teraz o wyrekumowanie się dokumentem, który jest jedynym dokumentem. Wydział 6 karny odwoławczy. Po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym sprawy Krzysztofa Kmiołka, syna Eugeniusza i Stefanii, urodzonego 26 listopada 1971 roku w Katowicach, obwinionego z artykułu 92 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 10 lipca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt 2W619/23 na mocy stosownych przepisów kodeksu postępowania karnego po pierwsze utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok
Po drugie, zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowane dodatki postępowania odwoławczego w kwocie 50 zł i wymierza mu opłatę za drugą instancję w kwocie 50 zł. Proszę usiąść, sąd uzasadni mniejsze rozstrzygnięcie. No, nie zgadzam się. Apelacja obwinionego nie została uwzględniona. Proszę usiąść. Czemu nie zostaliśmy poinformowani? Czemu nie trafił? Nie została uwzględniona. Sąd uzasadnia orzeczenie. Jeżeli panowie będziecie przeszkadzać, zostaniecie usunięci z sali. Ale jeżeli człowiek zafałszowuje wszystko, to jeżeli to mają sądy arbitrażowe, nie zostały wysłuchane umowy pierwszej instancji. Taka sama Wasze panowie funkcjonariusze, powinno być wyrokowanie tej kobiety, ponieważ posługuje się danymi, które nie występują w żadnym rejestrze. Publicznie. Panowie funkcjonariusze, proszę usunięcie z sali wszystkich czterech panów. Tutaj powinniście wyrekomować tą kobietę, ponieważ posługuje się fałszowanymi danymi. Bardzo proszę. Oznajmijmy nazwisko, że to nie ustala o Pan tak, mówię, na waszej przyszłości wylekmujcie tą kobietę, ponieważ odszywa się pod dane, które nie istnieją w żadnym rejestrze. Wy posługujecie rejestrami, które istnieją w danym. Właśnie, to za każdym razem jest to samo. Nie, już stary, muszę zobaczyć. Stary, pan właśnie. Moje dane są jeszcze raz. Proszę opuścić salę rozpraw. Zupełnie inne. I nie ma tych danych, które pani ma tam w tych papierach. One są tylko i wyłącznie w pani dokumentach. Dziękuję panowie. I pani dziękuję. Sąd rejonowy zgromadził materiał dowodowy, który dał podstawę do przypisania obwinionemu popełnienia dwóch wykroczeń z artykułu 92 paragraf 1 i 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Nie było żadnych wątpliwości co do tożsamości osoby, która była zatrzymana do kontroli. Co prawda obwiniony się nie dolegitymował i odmówił współpracy z funkcjonariuszami, a zatem odmówił podania swoich danych. Tym niemniej zeznań obu funkcjonariuszy policji, którzy zatrzymali do kontroli drogowej obwinionego, czyli Adriana Randerowicza i Artura Rocha, wynika niezbicie, że osobą, z którą przeprowadzali kontrolę, był Krzysztof Kmiołek. Dane osobiste zostały potwierdzone w systemie PESEL. Zresztą zdjęcie, które mamy w aktach sprawy ze stacji benzynowej, zostało sprawdzone ze zdjęciami w systemie policyjnym i nie było wątpliwości co do tożsamości osoby, która popełniła oba wykroczenia. Jeśli chodzi o winę i sprawstwo, nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do popełnienia wykroczenia polegającego na tym, że obwiniony w momencie, kiedy odjeżdżał spod dystrybutora na stacji paliw Krak w Świerklańcu, nie zastosował się do znaku drogowego B2 zakaz wjazdu. Jest to uwidocznione w sposób jednoznaczny i widoczny bardzo dobrze, wyraźnie na monitoringu. Kiedy odjeżdża spod dystrybutora, chwilkę się zatrzymuje, waha, widzi znak zakazu wyjazdu, po czym wyjeżdża, łamiąc ten zakaz i skręca w prawo, jadąc w stronę Radziechowa. Następnie zostaje zatrzymany do kontroli drogowej przez radiowóz. Funkcjonariusze to wykroczenie widzą, ujawniają, zatrzymują obwinionego. Obwiniony odmawia udzielenia umundurowanemu funkcjonariuszowi policji dokumentu tożsamości. Odmawia również podania wszelkich wiadomości co do tożsamości własnej. Z zeznań funkcjonariuszy policji, z dokumentów, które są w aktach sprawy oraz zapisu monitoringu, bo niewątpliwie wynika, że sprawcą obu wykroczeń jest pan Krzysztof. Panowie, czy moglibyście skwitować po prostu takie króciutkie... Co to się stało w ogóle? No co, no pani widać było, że bardzo ładnie oszukuje, bo się w takich nerwach od samego początku, że no co można, boi się własnego imienia i nazwiska. Nazwiska i imienia. Dlatego sfałszowane zostały dane. Czyli uważacie, że zostały sfałszowane? Tak.
Ona się cały czas trzęsła. Przecież była jakakolwiek agresja tam. Tam nie było. Nie było agresji, to mogę potwierdzić. To pokazuje jasno. Jakie ona kierunku, jakie ona jest w nastawieniu do ludzi, do nas. No, tak tylko było. Nie ma co się obawiać. A czy ja tylko podtrzymała wyrok? Podtrzymała. I dodała jeszcze koszty jakieś tam. Tak, koszty 50 zł. Ale to widać ewidentnie, jak ogłasza wyrok, że to jest sąd arbitrażowy. Bo tutaj są tylko i wyłącznie chodzi o pieniążki. Tu nic innego nie chodzi. Ale jest. I to jest to. Czyli nie zatrzymujecie się, idziecie dalej, tak? Jak można by się w tym momencie się zatrzymać? Tak już jest, to wszystko się wali. My to wszystko akceptujemy. Ja nie. Akceptujemy, ale akceptujemy tylko właśnie dlatego, no bo w tym momencie nie, dopóki to nie zacznie już się walić. Ja mam to, że ja mam tak skrócić.